Polski ZUS ma doświadczenie w organizacji polsko-niemieckich dni poradnictwa emerytalno-rentowego. Ostatnie takie odbyły się 6 lat temu, w 2018 roku, a wcześniej jeszcze w 2010. I to jest świetna okazja dla mieszkańców Opola, ale też województwa do tego, by spotkać się z polskimi i niemieckimi ekspertami od emerytur i rent. Pokazać im swoje dokumenty, opowiedzieć im o swojej przeszłości, o pracy legalnej, o okresach ubezpieczenia, oczywiście między innymi w Niemczech. I zapytać, jak może wyglądać ich sytuacja w przyszłości, kiedy osiągną już powszechny wiek emerytalny, czy to polski, czy niemiecki. 6 lat temu udzieliliśmy bezpośrednich porad prawie 1000 klientów, nie tylko z województwa, bo pamiętam, że przyjeżdżały również osoby z innych regionów Polski, a więc między 17 a 19 września tego roku tutaj w opolskim oddziale ZUS przy ulicy Wrocławskiej 24 będzie świetna okazja do tego, żeby zapytać w indywidualnej sprawie polskich i niemieckich ekspertów od emerytur i rent. Będzie nieco inaczej wyglądał ten system tegorocznego, tego spotkania właśnie z pracownikami ZUS-u polskiego i niemieckiego. Od poniedziałku, od 19 sierpnia uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, ale też adres mailowy, pod który będzie można dzwonić i pisać, by zapisać się na konkretny dzień i na konkretną godzinę, czy to do polskiego, czy do niemieckiego eksperta. Oczywiście udostępnimy też tłumaczy dla wszystkich zainteresowanych. Można dzwonić między 19 sierpnia a 6 września pod numer 518 680 467 bądź pisząc na adres mailowy poradnictwo@zus.pl. Każdy, kto telefonicznie czy mailowo uzgodni termin z ekspertem polskim czy niemieckim, czy też z ekspertem z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będzie mógł przyjść i tyle czasu, ile będzie trzeba mu poświęcić. Na pewno nasi konsultanci to zrobią. To jest niezwykle cenne, bo będzie można się dowiedzieć u źródła, u fachowców, u osób kompetentnych, bo dzisiaj niestety pojawia się w przestrzeni publicznej czy też medialnej wiele informacji nieścisłych bądź wprowadzających w błąd, a to jest nie lada gratka dla mieszkańcy regionu, którzy przecież bardzo często wyjeżdżali bądź ciągle wyjeżdżają na tak zwany zachód, ale też szczególnie do naszego najbliższego sąsiada, do Niemiec, by pracować. No i zastanawiają się, czy będą mieli z tego jakieś profity, czy będą mieli z tego jakieś bonusy, czy to przełoży się na ich przyszłe świadczenie w postaci emerytury i renty. Jak złożyć wniosek, do jakiej instytucji, co z podatkiem, co z ubezpieczeniem zdrowotnym. To są kwestie, takich kwestii jest wiele i takich pytań jest mnóstwo. Będzie je można zadać tutaj naszym ekspertom. Jestem przekonany, że tak jak 6 lat temu, będzie można uzyskać kompetentną, świetną odpowiedź. Czy wzięli Państwo też pod uwagę, jakie te tematy najczęściej mogą się pojawiać? Wiemy też o pracy sezonowej bardzo częstej przecież, prawda? Pewnie też i gdzieś tym ekspertom też są potrzebne jakieś wskazówki co do tego, z jakimi pytaniami mogą się najczęściej spotkać. Sami zachęcamy do tego, żeby praca, którą podejmujemy, była legalna, była oskładkowana, bo ona będzie przynosić owoce w postaci wpływu na przyszłe świadczenie, na emeryturę bądź rentę. Więc doświadczeniem poprzednich lat zakładamy to, że pytania, które będą najczęściej się pojawiały, to właśnie takie, w jakiej instytucji czy w jakim kraju mam przedłożyć wniosek o świadczenie. Czy to, że pracowałem dłużej bądź krócej w Niemczech, będzie miało wpływ na polskie świadczenie, na świadczenie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy to, że wyjadę na zachód, albo jeżeli ktoś wróci tutaj po latach na Opolszczyznę, czy w ogóle do Polski, czy będzie mógł pobierać świadczenie z niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych, czy można pobierać dwie emerytury i z polskiego, i z zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych. Więc tych kwestii jest mnóstwo. Tutaj każdy klient, każdy zainteresowany, to czasami inna historia, ale jesteśmy przekonani, że eksperci i z Departamentu Rent Zagranicznych z Warszawy, którzy też będą naszymi gośćmi tutaj, i przedstawiciele odpowiednika polskiego ZUS-u w Niemczech i nasi eksperci tutaj z Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w Opolu będą zdolni do tego, żeby odpowiedzieć na te kwestie. Zachęcamy do tego, że jeżeli ktoś już zdoła się zapisać i dotrze do nas tutaj między 17 a 19 września, żeby wziął ze sobą dokument tożsamości oraz wszelkie dokumenty świadczące czy
potwierdzające legalną pracę czy w Polsce, czy za granicą, bo nasi eksperci będą mogli to na miejscu zweryfikować. Co z tymi, którzy nie zdążą się zapisać, bądź też czy ta liczba miejsc jest ograniczona w jakiś tam sposób, no bo tak jak pan powiedział, będą to 3 dni. Nasze wydarzenie rzeczywiście będzie się odbywało przez 3 dni, wtorek, środa, czwartek i być może zdarzy się tak, że istotnie nie wszyscy chętni, zainteresowani zdążą się zapisać, czy będą mogli być obsłużeni, ale też przypominam o tym, że tutaj w naszym opolskim ZUS-ie ciągle są eksperci, konsultanci do spraw emerytur i rent, również tych międzynarodowych, więc ta furtka nie będzie zamknięta, no ale też jeżeli oczywiście we wrześniu te dni będą cieszyć się takim powodzeniem jak w latach poprzednich, a to rzadkość, że takie wydarzenie trwa aż 3 dni w skali nawet całego kraju, no to będziemy się starać, zrobimy wszystko, żeby takie wydarzenie, taką akcję w miarę szybko powtórzyć.